Witam wszystkich i zapraszam na drugi odcinek kampanii Hannibal u Bram. W dzisiejszym odcinku zdobędziemy sobie Kordobę, czy tam Kartubę. No i dobra, zaczynamy od werbowania jednostek. Okej. Tak, na pewno by się przydało tutaj werbować jeszcze jakieś jednostki do walki w zwarciu. Może dwa te oddziały sobie zerbujmy. Będę i jednych procarzy. O! Takie jednostki. I tu sobie trochę poprzestawiamy w tych armiach. Wszystkie te jednostki dajemy tu. Na całą kawalerię dajemy tu. I szturmujemy. Wypowiadamy wojnę, oczywiście wzywamy sojuszników. Na razie oblężenie. Podciągniemy jeszcze te jednostki. Tutaj sobie je damy. Szybko. Dobra. I szturmujemy. Tutaj jakiś niekorzystny dla mnie wynik byłby automatyczny, więc rozegramy sobie tą bitwę. No i tak, najpierw wybiorę sobie dogodne miejsce i z tego co pamiętam, tu jest fajne miejsce w tym mieście. Zrobimy sobie dziurę w murze. No, oczywiście nie chcę, chcę ładną pogodę, nie mgłę. O, fuck. Okej, super, na szczęście. I teraz tak. Tu sobie ustawimy machiny oblężnicze. Jedne drabinki tu. Tutaj będą te. Tak jak mniej więcej stoją. To będzie wsparcie. Jednostki do walki w zwarciu będą wchodzić przez dziurę. Ci będą jako mięso armatnie tutaj. A ci procarze będą napieprzać z tej strony, w generała, jak się nawinie. Słonie też będą łazić przez dziurę. I Hannibal też w końcu przez dziurę będzie właził. Dobra, zaraz mi przyjedzie pewnie też... Tu mi przyjedzie. Kawaleria. A kawaleria to na razie jakoś... O Jezus Maria, nie! I strzelać, wieśniaki. Ja sam będę strzelał, bo oni tak strzelają, że szkoda gadać. No. Łazić, łazić. Będzie taki moment, w którym pewnie będzie mi ta kawaleria potrzebna, żeby ścigać tych wszystkich procarzy, którzy tam są w środku. No i dobra, zaczynamy napieprzanie. Tu jest dobra miejscówka. Za nisko. Dobra, zobaczmy, czy coś to robi w ogóle. 10%, bardzo ładnie. No, trochę nie trafiłem. To, co mnie interesuje. No, a teraz za wysoko chyba. Ach, coś tam gościa musnęło chyba w łeb. Okej. Okay. Oj, za nisko. Ale tam trafiło chyba w mur. Dobra, zobaczmy ile, czy na pewno idzie ładnie. 25%, bardzo ładnie. Okej, okay, nasuwamy dalej. Ja tu nasuwam tak własnoręcznie, bo mi zależy bardzo na amunicji. Z tej, z tego onagera, czy tam katapulty. Oj, jest to wysoko. Właśnie tak mi zależy, że schrzaniłem teraz właśnie. Dobra, zobaczmy. 45%. Chyba mi się dwóch dziur nie uda wyrąbać. Trochę wyżej. O Boże. Pancerz makabra. Ok, teraz ładnie. Ach, minimalnie zaraz.
Dobra, trafione. Tu połączenie dokładnie łupie. Aha, już tam się sypie bardzo. Ale ile jeszcze muszę razy trafić w to? Czy jestem, ile mi amunicji zostanie? Ta kapulta potem mi się przyda. Trochę chyba. No, ile tu mamy? 85%. No, trochę za wysoko. Jest trochę chyba za nisko. Nie, dobrze, trafiono. Ładnie. No. Stójcie tu, stójcie. Jest! Pięknie. Jeszcze przy okazji pół... No, trochę mi zostało. Więc nieźle. Dobra. Zaczynamy teraz atak z tej strony. Te jednostki będą zajmować tę wieżę. Te będą tutaj jako przeszkadzajki. Blisko siebie, tak? O, może nie aż tak. Przesady. Co to za głupota? Będzie aż taka różnica? Trochę bez sensu. Może tu ten bliżej? No nie. Dobra, niech tak będzie. Idą sobie, idą. Idziemy tu. Teraz... O, jeszcze jest sporo. Tu mi też już możemy trochę podejść. I tymi wszystkimi też możemy podejść. Tak jest. Kawalerię... Tego generała dajmy tu. Kawalerię damy tutaj. Idziemy, idziemy, panowie. Tutaj gdzieś chyba się będzie plątał generał. Jeszcze nie widzę go dobrze. Rójscy żołnierze. Tu się ładnie skupili. O, tu jest jakiś generał. Sporo tego towaru tutaj. Dobra. Co oni tam? Tych chcę obliczać najpierw, a potem generała będziemy nasuwać. Szybko, panowie. Tych dajmy tu. Tutaj bym chciał. O, ładnie, ładnie, ładnie. Zabijać, zabijać. Tu się fajnie skupili. O, teraz generał ucieka, więc nasuwam w niego. Ile wlezie. Chyba tam zniknie. Ale już trzech zabitych. Dobrze, dobrze. Dobra, atakujemy teraz też piechotą. I tutaj to. O, masz! Ci jak się ustawili. Ha! Dobre to było. Okej, okay, wbijamy się na mury. Okej, okay, na razie tylko dwa stracone oddziały. Jest ten generał tu gdzieś? Jest tu. Najważniejsze to za utłuc tego generała. Tutaj potrzebuję tych. Tu muszę flankować. A tymi pogonimy tutaj tych. Nie, ale atakujcie. A tymi chcę zająć tutaj bramę. Quick,
wleźli wszyscy, wleźli. O, tu się ładnie łamią. Jeszcze nie wleźli ci. Tutaj tego generała trzeba przytłuc. Tych procarzy. Gdzie jest drugi oddział? No tak, tak jest, dobra. Jeszcze słoni to nie. Trochę jeszcze za wcześnie na atak słoniami. Musimy się wbijać na górę, szybko. Muszę zająć też tą wieżę. Tłuc tego generała, panowie. Tutaj ci stoją luźno. Dobra, tu już praktycznie nie mają amunicji. Dobra. Dobra, dajemy te słonie, bo już się robi tutaj niebezpiecznie. O, teraz jazdę też tu potrzebuję. Słonikami wjedziemy i próbujemy ich tutaj ładnie rozjechać. Tych tutaj. O, jeszcze tutaj się trochę trzymają. Ale ci się pięknie przydarli. Dobra, są słonie. Zaraz tu będziemy jeździć po dziadach. Dobra, 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 już mi tu nie napieprzać. Nie wymądrzejcie się tak, kurde. O, pięknie. O, tu coś idzie. Żeby tylko słonie nie rzucili. Dobra, dajemy jeszcze tutaj Hannibala też. Tą kawalerią. Zaatakujmy tych. Tu jeszcze jest ten generał, chyba? No bo tu jest. Kurde, czy mi się wydaje, czy oni jeszcze tu napieprzają? No, co za ciecie. Nie strzelać, bo mi słonie pozabijacie, myślę. Dobra. Nie jest źle. Tu zajęte. Tych dajmy tu, żeby zajęli to. Jak te słonie? No dawać, dawać! Mordować tu wieśniaków. Ci są. Cofajmy te słonie. Ach, pięknie. Tu się spróbujemy przedrzeć. Dobra. Teraz słoniki. Znowu. Nie, to nie słoniki, tylko... Pięknie, dajmy jeszcze też tego Hannibala do środka. Teraz powinni ich ładnie tu rozjechać. No, 193 już utłukły, super. Dobra, wprowadźmy sobie też machinę obrężnicę do środka.
tych procarzy. Pięknie. Po prostu rewelacja. Idzie świetnie. No i teraz ustawmy sobie tych, kto już miał jeden oddział. Nie chciałbym tylko stracić... No, nie traćcie amunicji, wieśniaki. Nie chciałbym tylko stracić libijskie piechoty. No, co prawda już mi zwiały te jednostki, ale mam nadzieję, że nie wybili ich do nogi. Okej, tu wie, że będzie zajęta na chwilę. O masz, tu jeszcze żyją? Jezus. Coś nieśmiertelni. Sześciu zabili. Kawaleria się z nimi leje. Dobra, niech zabijają te słonie. O, jeszcze. Jeszcze coś kombinują. O, ładnie tutaj. 13. Dobra, już niech te słonie ich wykończą. Dobra. Teraz tak, ustawiamy się tak i tak. I porucarzy tu poproszę. Jeszcze? O, nawet mi zabili jednego słonia. Kochamy. Dobra, w końcu musiałem wszystkich wybić. Za głupota. Fajnie by też mógł tu pojeździć trochę ten Hannibal. Nabić sobie doświadczenia. Mamy tu już zajęte. Gdzie te machiny oblężnicze? Wjeżdżają dopiero. Dobra. Tu się muszę ustawić. O! O! Ktoś kombinuje kawalerią. Proszę, proszę, zapraszam. Najpierw sobie ostrzelamy generała. Muszę zabić tego generała i już będzie... Będziemy w domu. Dobrze by było, jakbym jeszcze mógł oddać parę strzałów tym. Dobra, są wszyscy procarze i nas pan oczywiście generała. No, jakoś się ustawią sensownie. Naprawdę? Chcecie się... O masz, co oni tu robią? Ale kombinują, ale kombinują. Ale tu kombinują. Oż tak, kawaleria tutaj, dobra. Mamy tutaj Hannibala. Ojej, 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 co ja robię? O, się dałem złapać. Rzucą we mnie oszczepami. Tak,
No, piękna napieprzanka. Super. Tak, tak właśnie trzeba słoniami. Tak się walczy słoniami. Napieprzamy ile wlezie. A one tylko idą i mordują. Co oni robią? Dobra. Ach, pięknie. To jest cudowne po prostu. Kurde, tu jak mi wycina. Ach, 245. Po prostu cudownie. Dobra, tym jednym oddziałem tu przejedziemy. No, już nawet... Idealnie w plecy mojej piechoty się... Super. Te słonie tutaj jakaś jest... Jakiś rów dziwny. No, teraz ładnie wyjadą. Yes. No i dobra. Straty niestety dosyć spore. Chociaż jak weźmiemy pod uwagę to... Że straciłem... No, że miałem trochę, no prawie taką samą armię i to był szturm, więc całkiem nieźle. Zobaczmy ile jednostek straciłem, bo to mnie najbardziej interesuje. Jedną piechotę libijską, jedną jednych hoplitów i tych święty mi się nie przyjmuje. No, tak sobie. Następna tura minus 35. Tylko następna tura. Szczegóły. Minus 1 i minus 20. I to będzie minus 15. Minus 20. To weźmy to, bo minus 35 to jest masakra. Okej. Okay. Frakcja pokonania, tur detanowie. No i dobra. Nie jest źle. Mamy zdobytą Kordobę. I tu sobie muszę... Niestety nie mam kasy. Bym sobie chyba rozwiązał. Ok, tu oczywiście robimy to, żeby miał większe, więcej ruchu. Jaka tu jest? Minus 33. Jezus, no tu jeszcze będą musiał się ostro narąbać, ale teraz tak. Zróbmy sobie tu porządek. Tych oszczepników zostawimy tu. I może ten oddział do walki w zwarciu. I może tych jednych procarzy, a te wszystkie inne oddziały to musimy. I słoń też tu zostawimy. Aha, ale muszę tutaj dwie kawalerie dać, żeby miał dwie. Dobra. I ta armia zostanie tu w Kordobie. A Hannibal. Chociaż jeszcze zrobimy nawet tak. A damy też tą libijską piechotę tu. Bo Hannibal to se zwerbuje, jak wyślę go do Kartaginy. No okej. Okay. Dobra. Czyli jest tak sobie. To chcę zburzyć. I chcę tu zrobić coś do werbowania jednostek, oczywiście. Teraz zrobimy tu. Tu niestety nie mogę się stąd ruszyć, ponieważ... Mogę sobie to poprawić, ale nie stać mi. Ja chcę to... Kurde. Coś werbuje, nic nie werbuje na razie. Dobra. Tu chyba by się przydało coś. Z kawaleria. Tu nie ma kawalerii, tu brakuje. Ale tu są słonie za to. Dobra. Jakiś najemników w razie czego się zrobi. Zobaczymy co się pojawi. Gdzie się pojawi tutaj bunt spowodowany z Sitifi. Przez Sitifi.
czy ten gościu jest. Jeszcze tu. I wysyłamy go tutaj. I w ogóle będę musiał go przestawić tam, gdzie jest najwięcej kasy. Tu 262. Czyli tu będzie z tym, okej. Dobra, jak tutaj jest teraz? Punicka szybko rośnie, bardzo dobrze. I największy mam minus za różnice kulturowe, minus 11. Podatki minus 5, niewolnicy minus 4, niestabilność prowincji minus 1, natury minus 13. No i właśnie, to jest ten problem, czyli niestabilność prowincji. Okej. Czy coś jeszcze mi tutaj... Mam 800 kasy. Czy ja może coś powinienem zwerbować? Może zwerbujmy... Tutaj... Uszczepników dwóch. O. Dobra. No i kończymy turę. Dobra. Jeszcze tutaj musimy sobie tu poszypłynąć, zbadać tu tereny. Tu są Samnici, Kapuła. Okej. Badamy dalej, co tu mamy. Szukam jakiegoś miasta takiego, których bym mógł zaatakować. Może nie będzie jakiejś armii, czy coś w tym stylu. Tak, żeby tutaj Rzym był w ciągłym niepokoju, że tak powiem. Dobra, spróbujmy teraz może jakiś traktat. Umowę handlową albo coś. Nie. Ilergetowie. Czy to w ogóle nie mogę handlować? Luzytanie. Umowa handlowa niska. Mabrowie, kurde, ci mnie denerwują. Bez sensu. Samnici. O. O, pięknie. To mi się podoba. Syrakuzy. Niezadowolone. Tu w sumie bez sensu nawet sprawdzałem. A jeszcze zobaczmy, co ta Libia tutaj. Niska, no mordę jeża. Co za wieśniaki, no. Dobra. Okej, minus, no jeszcze nie, no nie mogę się niestety tą armią ruszyć, kurde. No, najważniejsze, że się poprawia tu sytuacja punicka, łacińska, właśnie. Teraz tak, tu jest gdzieś... Wiał mi gdzieś ten. A, tu jest gościu. Muszę go tutaj spróbować zmanipulować. Ale to sobie zostawmy na koniec, jeżeli będę miał kasę. No dobra, ale on nie działa. Czemu teraz nagle łacińska? Łacińska, no tak, widać, że działa. Dobra, pustynie nie bardziej spadają, więc to jest spoko. Tu mi się zrobi, będę mógł peltasków robić, przyszłej duże. Okej. No i muszę tutaj się szykować do walki z tymi wieśniakami. Weźmy tu im oblężmy. Otrzymaj blokada, spróbujmy z nimi się dogadać. Za kasę? Nie chcą. Fuck you. A jak teraz jest tutaj? Minus 16. Tu ja potrzebuję kartek listy. To chcę. Ale przede wszystkim muszę przerobić to. Siaka. I za 900. No właśnie. Dobrze, że nie robiłem tamtej akcji. Potrzebuję to. Tego to nie wiem, czy by nie rozwiązać, bo zawsze mogę go tutaj... tak. No właśnie, 200 miesięcznie to jest sporo.
Teraz, czy ja tu będę w stanie... Będę w stanie rozwalić armię, nawet jeżeli się pojawi. Dobra, spadamy stąd Hannibalem. Będę będzie najszybciej chyba tędy. To może po drodze jeszcze coś zwerbujemy. To mi się zrobił Miller. Super. No i tu jest niewesoło, ale myślę, że sobie poradzimy. Dobra. Okej. Słuchajcie, to by było na tyle. To już się ruszyłem? Tak, to już się ruszyłem. A gdzie ten szpieg tutaj? Jakoś jest już w sensownej odległości. Lupa. Zobaczmy to, co jest tutaj. Rzymskie miasto. Tutaj damy tego na razie. Trening wojskowy. Piknie. Niech coś trenuje. Tego Heironosa. Na razie mam z dziadowskiej jednostki, ale zaraz coś wykombinujemy. Okej. Dobra. To było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.